Czuli uroczyście, ale wybraliśmy się tutaj na chwilę, no a może do białego rana, żeby uczcić największego, najwspanialszego człowieka, jakiego spotykaliśmy w życiu, czyli pana Andrzeja Wajdę. I życzymy panu, panie Andrzeju, naprawdę szczęścia, powodzenia i no naprawdę wszystkiego dobrego, co tam da życzyć, ze wzruszenia wiele mówić nie będę, ale serce nasze i ciała nasze są dla Pana i zawsze przy Panu pozostaniemy. Słuchajcie, znakomici goście są, to wszyscy znakomici goście, fantastyczni, więc nie będę wszystkich witał, bo wytwornie, elegancje, wspaniałe panie, wspaniali panowie, ale jest jeszcze jeden drugi Andrzej wspaniały. I dlaczego wspaniały chwilę, ja powiem, pan doktor Szczekli, który na szczęście jest naszym patronem, aniołem i w razie czego podtrzymuje talent mój w tej chwili. W okresie, zrobię państwo, on użyczył swojej kantaty nininowej, bo dwóch mam wielki Andrzejów, a żeby na dzisiejszą noc oddać panu Andrzejowi swoją kantatę, którąśmy tak udedykowali, to taka będzie przechodnia kantata, raz pan Andrzej Szczeknik, raz pan Andrzej, raz pan Andrzej Wajda. No i witamy panią Karolinę, córkę, która tutaj jest, będzie ma gorące oklaski, podobne... Nie możesz oświetlić ich jeszcze? No. Będzie
ja po krótkim małym występie na żarty chciałem się popisać przed panem Andrzejem. Potem zapraszamy na szampana, na wino i na fotografię z niedźwiedziem i z panem Andrzejem i na... Za kolejność odwrócę. Tak, miałem na drugi niedźwiedź, czeka ten z Mułakoci tam w drugiej sali. A więc witam was serdecznie. Czcijmy pana Andrzeja naprawdę dzisiaj całą noc i bądźmy z nim przynajmniej przez chwilę szczęśliwi, bo jest wśród nas. Nawet pan Chorowicz przyjechał do Nowego Jorku specjalnie, żeby uczcić swojego wielkiego mistrza fotografii, kina, no nie wiem czego jeszcze. Wszystkiego w każdym razie. A więc słuchajcie pożyczonej kantaty na dzisiejszy wieczór przez pana Andrzeja Szczeklika, którą daje panu Andrzejowi wejdzie ze zmienionymi słowami. Naturalnie, bo pan Andrzej, jak wiadomo, jest wielkim, nie jest doktorem wielkim, a wielkim reżyserem. Kantata, chodźcie kantata, ciści, że tak się wyrażę. Dla pana Andrzeja Wajdy, kantata zmieniona nieco, drogi panie Andrzeju, żeby nie całkiem wszystko było oddane panu Andrzejowi na to dzisiejsze. Może jakieś szczęście go witać, bo mi siedzi tam z córką piękną, zamężną. Hej na uświta, wita cię piwnica, wita. Szanowny, wspaniały, niech pan zostanie z nami na zawsze, tu w Krakowie, dość tej Warszawy, niech pan nie wyjeżdża, niech pan naprawdę nie wyjeżdża, niech pan zostanie. No, pochwalcie mnie za te słowa i kraszcie. Dostojni goście, dostojni na czterniami jubilacie, posłuchajcie specjalnie na dzisiaj ułożonej apologii na cześć wielkiego naszego, największego naszego Polaka, twórcy, ojca, męża i przyjaciela. Pisany według oryginalnego tekstu z 1758 roku. Jaśnie wielmożnemu, jego mości panu Andrzejowi Witoldowi Wajdzie, panu i dobrodziejowi. Adorować godność i honor wielkiego męża, gdy mi się dostaje, składam najprzód głęboką submisją, od pokornego pokłonu dalszą mowę zaczynając.
Oprócz nieporównanych dzieł i zaszczytów antenatów pańskich, jest aprensja osobliwszej powagi i zacności twojej, w którego jednej osobie tyle znajduje się rozlicznej sławy, ile dzieł chwalebnych twoich liczyć mogła Polska. Tyle zaszczytów dla ojczyzny, iż dla setnych panegiryków dostateczną zawsze mogą być materią. Jeszcze w niemowlęcych pieluszkach, do senatorskiej purpury kandydatem będąc, na pierwszym życia twojego wschodzie, jaśniejąc szczęśliwego zaranku pogodą i złotej fortuny zorzą, między purpur domowymi różami, od aurora musis amica na świat przychodząc. Zaczynając kwitnąć pierwszej młodości wieku twego wiosną, tak ci się podobała wabiąca publicznego słońca rekreacja, że nie w domowych chciałeś być utajonym cieniach, ale w widoku otwartego świata prezentując się, dochodziłeś wysokiego honoru w południa, coraz więcej jaśniejąc polerowniejszego rozumu lustrem. Dosyć promocji do najwyższych honorów. Dosyć, by cię rekomendować do panteonu geniuszów najwyborniejszych. Mogą wydane na świat oratoryczne, polityczne i historyczne dzieła twoje. Z wielką roztropnością, mądrością i przezornością na taśmie celuloidowej ostrym zwycięskiego oka kamery cięciem zapisane. Dosyć ozdoby z nich twojej, boś zaorał liczne mus wszelakich pola i Polskę rozprzestrzenił, palmy kanneńskie złote jej zaszczepiając i niedźwiedziami srebrnymi ją ożywiając. Tak wielkie podają się wspaniałe twoje dzieła, że księgi o nich pisać by potrzeba, nie zaś arynkę do przyjęcia w łaskawy respekt słuchaczów panegiryku tego. Chciałbym ja w akademickich, zamknąwszy się cieniach, jako najdoskonalej rozjaśniony obraz twój po wszystkich narodach remonstrować. Ale wielkie subiekta, zasługi, dzieła sławy wiecznej godne niejednej głowy rozumu potrzebują. Jak niebo widoczny każdemu, najwyższych honorów świecący planetami, niezliczonych zasług gwiazdami, wszelkich godności triumfalnymi płonące ogniami, przyjąć chciej proszę niegodną domu twego estymacją. Spodziewam się po wrodzonej klemencji twojej, którą świat cały poważa, szacuje i adoruje, jaśnie wielmożny Andrzeju, że wysokim rozumem i wielką roztropnością, zważając chęci moje, wybaczysz, com tu napisał niedoskonale, na tym szczególnie ufundowany, że wszyscy być pragniemy wszelkiego czasu, jaśnie wielmożnego pana i dobrodzieja, najniższymi sługami. Dla pana, nasz drogi gościu, nasz naprawdę niezwykły gościu, śpiewa nasz pieśniarz, którego zawsze pan był idolem i zawsze dla pana, jak gdyby na panu się wzorował, znaczy chciał być tym, co pan, ale nie udało mu się los w inną stronę. Grzesiu Turnał specjalnie dla pana przybył, nie wiadomo skąd, żeby być tu chwilę z panem. Nikt nie uwierzy, że z Warszawy. Dobry wieczór, szanowny panie jubilacie, dobry wieczór państwu. Ja kiedyś kandydowałem do głównej roli w filmie pod tytułem Kronika wypadków miłosnych. Niestety nie udało mi się wtedy. W tej chwili już mógłbym tylko ewentualnie kandydować do roli chochoła w weselu. Mam nadzieję, że mimo braku moich osiągnięć filmowych pan wysłuchaj wspomnienia o pewnej krakowskiej, bo jednak jesteśmy w Krakowie, samotnej pompie. To napisał kiedyś Gałczyński, ja sobie pozwalam to śpiewać, ponieważ jest to jeden z piękniejszych opisów samotności poza Rilkę. Zna się, dobra szkoła. Nie zna się, tylko spotyka się z panem Piotrem czasem. Samotna pompa w ulicy Chryzopompa przy placu. Z rury gęba delfina dawny świat przypomina, lecz na co? Czasem przyjdzie słowacki, zamyśli się, odfrunie, nawet nie dotknie.
Czasem list od Wróżbackiej, zresztą Wronej Gacki, samotnie, owszem, samotnie. Uliczka jak sen kurzy, a księżyc taki duży na poprzek. Żałobne szumią tuje, pompy nikt nie pompuje, niedobrze, niedobrze. Czasem czarnoksiężnicy przystaną w tej ulicy z gwiazdą Herodą. Poszepcą, zrobią swoje, lecz pompie, pompie mojej, jakaż wygoda. Więc śni się nocą pompie, że wodnik z nieba zstąpił i wreszcie ryms, pyms i woda leci, i księżyc w niebie świeci jak pierścień. Są aktualne sprawy, kraj taki jest ciekawy według Jerzego. A mnie ta pompa, po co ta pompa dniem i nocą? Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Stoi samotna pompa w ulicy, gryzo pompa przy placu. Z rury gęba delfina, dawny świat przypomina, lecz na co? Czasem przyjdzie Słowacki, zamyśli się otwornie, nawet nie dotknie. Czasem list od Wróżbackiej, zresztą Wronej Gacki, samotnie, bardzo samotnie. Przy okazji tego wielkiego święta witam panią Krystynę Zachwatowicz, która tu była jedna z najwspanialszych piosenkarek. Ona śpiewała tę słynną piosenkę, ten song cudowny, taka głupia, to ja już nie jestem. Wszystko się dokonało. Dzisiaj zdaje się nie mamy. Zygmunt pojechał do Poznania, zresztą skoro pan Andrzeja już życzenia. I dlatego nasza piosenkarka także, która nie śpiewała nigdy głupiej, to tamta nie śmie wystąpić, która śpiewała głupią. Natomiast spada pan Andrzeju też Ania Szałapak zaśpiewa piosenki kawałeczek, której pani Krystyna chyba nie śpiewała nigdy. A jak tak, niech posłucha, jak można zepsuć piosenkę. Anka, nie daj się! Zahypnotyzuj mnie, taki był fragment. Śpiewaj, to nie. Dla pana Andrzeja zahypnotyzuj mnie. Tak. Nie, no pani Krysia nie śpiewała, więc nie. Śmiała, proszę. Potem, a potem zapraszamy na szampana, no i na zmowy. Zaplanował pan wszystko. Nie to pierwsze w życiu. A kapelka nie ma kompozytora, nie ma pianisty. Konferencjer złośliwy. Zahipnotyzuj mnie, daj mi niebieskie, niebieskie migdały. Zahipnotyzuj mnie, Andrzeju wspaniały. Chcę być małym skowronkiem w twojej kieszeni. Chcę od wiosny do lata, od lata do jesieni kołysać się w tobie, kołysać się w tobie bezpiecznie. Co ty na to? Chcę bawić się wiecznie. Zahipnotyzuj mnie, daj mi gorące upały. Zahipnotyzuj mnie, Andrzeju wspaniały. Chcę być małą melodią w twoim albumie. Chcę zawodzić i śmiać się, zapłakać i zaszumieć. I krzyknąć czasami niegrzecznie. Co ty na to? Chcę bawić się wiecznie. Thank you.
pana dwa ciepłe słowa. Na razie nie żadnych, że pan chce opuścić nasze miasto kiedykolwiek. Błagamy pana. A potem złoży pan łaskawie, pan widzicie swojej ręki na ścianie przygotowane jest wszystko, jak folium. Ale nie będzie chodził, Piotrze. Ja serdecznie chcę podziękować wszystkim państwu. To jest bardzo piękny i najładniejszy wieczór w moim życiu. Ale muszę powiedzieć, że ja zawsze, człowiek ma jakieś kompleksy, nie? Nigdy nie próbowałem występować na scenie, zawsze się tego bałem. A już na scenie, na której występowała Krystyna Zachwatowicz, to nie żadne pazary. Ale kiedy wszedłem dzisiaj i zobaczyłem, że nie ma sceny, pomyślałem sobie, że to jest ostatnia okazja w moim życiu, żebym stał przy tobie i żebym wystąpił w piwnicy, bo tego po prostu no, nigdy nie przypuszczałem, że do tego dojdzie. W związku z tym pozwólcie, że może nie wypada jednak. Wypada. Piotr mówi, że wypada. To ja przeczytam wiersz, który się nazywa Po siedemdziesiątce. Niedługo skończy się cała parada. Co za różnica, wypada, nie wypada. Jak mnie u, jak będą mnie u i rozbierali, jakich dowiedzą się w biodetali. Nieżywemu niedźwiedziowi co do tego, jak fotografować będą wypchanego. Czesław Miłosz. Mam nadzieję, że to włączy ten wiersz do repertuaru piwnicy. Całuję, ja dziękuję serdecznie. To jest występ zamiast Krystyny Zachwatowicz. A więc błagamy pana, panie Piotrze, Pierwszy dyrektorze, chodź z panem Andrzejem, żeby rękę odcisnąć na naszej ścianie słynnej, bo nie wiemy, jak to się robi. Panie Pierwszy, a potem zapraszamy do sali niedźwiedzia. Nie żądamy.
Ja mówię jedną sztuczkę, bo proszę. Nie, ja nie Thank you.
Bardzo ładnie, rozpocznę. Przede wszystkim zdrowia, zdrowia pełnego. Przede wszystkim tak wspaniałego uśmiechu, który zawsze towarzyszy jakiejkolwiek organizacji. Kulturalnej oczywiście. Brawo. Dobra? No. A tramem.